Dzień dobry. Otwieram obrady 22. sesji Rady Gminy Wierzbica. Witam Wysoką Radę, witam pana wójta Zdzisława Dobiasa i pozostałe osoby, które dojdą jeszcze panu skarbnik. Przeczytam wniosek wójta o dzisiejszą obrad dzisiejszej sesji. Pan Józef Kwiatkowski, przewodniczący Rady Gminy Wierzbica. Na podstawie artykułu 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym wnioskuję o zwołanie sesji nadzwyczajnej, tematem której będzie podjęcie następujących uchwał. Pierwszy, uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 16 rok. I dwa, uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2016-2026. W oparciu o to wysłałem państwa radnych i nie tylko zawiadomienia o zwołaniu sesji na dzień dzisiejszy. Mam pytanie, czy są propozycje zmian bądź uzupełnień do przedstawionego porządku obrad? Jeżeli nie ma, rozumiem, że porządek został przyjęty przez aklamację. Przechodzimy więc do punktu pierwszego obrad i proszę panią skarbnik o zabranie głosu, o zreferowanie punktu pierwszego. Wysoka Rado, uchwała numer 20/142/2016, projekt tej uchwały dotyczy zmian w uchwale budżetowej gminy Wierzbica na rok 2016. Zmiany polegają na tym, że po stronie dochodów i wydatków wprowadzamy kwotę 139 471 zł. Po stronie dochodów dokonujemy zmian polegających na tym, że zabieramy 300 tysięcy planu w paragrafu 6300 w rozdziale 616. Jest to dotacja, która miała być przekazana przez starostwo na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej ulicy Głowackiego i Batalionów Chłopskich w Wierzbicy. Droga ta nie dostała dofinansowania z PROW-u, w związku z czym w tym roku nie będzie realizowana, więc nie będzie też dotacji ze starostwa powiatowego w Radomiu. Zwiększamy nakłady na przebudowę drogi Starodroże, drogi wojewódzkiej 727. Zwiększamy, ponieważ wartość kosztorysowa przebudowy tej drogi to jest kwota 1 236 591 zł. W związku z tym po stronie dochodów zwiększamy, wprowadzamy do planu pieniążki, które wpłynęły za sprzedaż działek gminnych w kwocie 343 213 zł. Zwiększamy również plan dochodów na wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz od osób prawnych, w związku z tym, że po wykonaniu półrocza można domniemywać, że wpłynie więcej tego podatku niż jest w planie. Ponadto 40 tysięcy zwiększamy plan na wpływy z różnych opłat, a są to wpływy od innych gmin za dzieci uczęszczające do naszych przedszkoli. Na dzień dzisiejszy jest to kwota 100 400 zł i już ona za półrocze wpłynęła. W związku z czym do końca roku wpłynie więcej. Po stronie wydatków, zawieramy plan na przebudowę sieci wodociągowej w ulicach Głowackiego i Batalionów Chłopskich w kwocie 150 tysięcy złotych. Ponadto dodajemy kwotę 686 591 na przebudowę tej drogi Starodroże, a zabieramy kwotę 437 120, która była przeznaczona na przebudowę dróg ulicy Głowackiego i Batalionów Chłopskich. Ponadto tym projektem zmian uchwały budżetowej wprowadzamy nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą wymiana stolarki w
lokalach gminy bloku 27. Blok 27 ma być ocieplany i te okna, które wymagają wymiany, powinny być wymienione przed dokonaniem ocieplenia. Ponadto tworzymy paragraf 480 zakupów zdrowotnych w zespole obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, w ochronie środowiska, w gospodarce odpadami i w oczyszczaniu miast wsi, ponieważ istnieje potrzeba zakładu wykonania i zakłady badań okresowych pracowników, którzy są zatrudnieni w tych rozdziałach. Jeśli chodzi o inwestycje, no to już mówiłam, że główne zmiany dotyczą tego, żeby zwiększyć nakład finansowy na przebudowę drogi gminnej wewnętrznej w Wierzbicy Stary Droże, ze względu na to, że 11 lipca już trzeba pokazać w urzędzie marszałkowskim, że mamy ten plan, że zamierzamy tę drogę robić po to, żeby uzyskać pomoc finansową. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Prawda, także proszę. Panie Wójcie, chciałam zapytać, jakie były przeszkody, że ta droga batalionu chłopców nie przeszła pozytywnej modyfikacji w Krowie i dlaczego to nie ma być swojego ciągu, bo jest zabrany są pieniążki, to przecież powiedział, bo kanalizację można zrobić wcześniej. A później drogę. Ale która droga nie jest? A to batalionu chłopców właśnie. Dlaczego ona nie przeszła modyfikacji pozytywnej z Krowu, z tego projektu? Jakie były przeszkody? Czy od razu odpowiedzi? No, być może od razu, panie wójcie, proszę. Tak. Szanowni państwo, proszę. Dość, będę siedział, pozwolę państwu. Ja już mówiłem na poprzedniej sesji, z takich błędów dosyć trywialnych, można powiedzieć, z punktu widzenia użytkownika. Jeżeli ulica Głowackiego jest, no to głównie o tą ulicę chodziło, jest podjętej uchwale dotyczy tylko tej głównego takiego ciągu, natomiast nikt się nie mówi o tej otoczce takiej dodatkowej, więc chociaż tam jest też ulica Głowackiego, ale nikt nie zadbał w uchwale Rady Gminy, żeby ta ulica dotyczyła, kiedy ona powstawała i była nazywana, żeby wprowadzić to automatycznie do uchwały i ogłosić to w Urzędzie Mazowieckim. I na skutek tego drobnego błędu ta droga wypadła. Pani radna, ale to funkcjonowało przez lata. I dopiero teraz zostało zweryfikowane. I teraz my musimy podjąć uchwały, żeby zmienić tą drogę, żeby ją opisać, żeby to była droga gminna. I mam tą wiadomość taką, że najprawdopodobniej nabór na PROW to nie skończył się w tym roku, tylko będzie w przyszłym roku kolejny nabór. I jeżeli, a tą drogę na pewno zgłosimy, bo ona dostanie. No przy tych regułach, które są w tej chwili, na pewno dostaje dofinansowanie. I to wszystko. Natomiast pytanie jest oczywiście, czy to tylko nas? Nie, to wiele samorządów dotyczyło właśnie tego typu niedociągnięcia. I w samorządzie gminy Wierzbica, o czym informowałem tu komisję, o tyle jeszcze było, może jest to trudne, że właściwie my na sprawu to występujemy po raz pierwszy jako samorząd, ale podobno się tutaj gminą Jurza, która miała drogę bardzo istotną dla nich i było to 1 600 000 i też nie dostała dofinansowania właśnie na skutek takiego błędu, małego błędu. I tylko przez ten błąd nie nie przeszła weryfikacja. Panie wójcie, ktoś pisał teraz, składał te projekty do PROW-u i powinien zauważyć ten błąd chyba, nie? Proszę panią, ale... Teraz, bo pan mówi, że przez lata to trwało. Tak. Ale myślałem, bo my jesteśmy przyzwyczajeni, podobna rzecz się ma z ulicą Ogrodową. Proszę Panią, z ulicą Ogrodową jest, bo te uchwały są dokładniejsze. Ulica Ogrodowa, mieszkańcy Wierzbicy, Osada, to wiedzą, że ona łączy według naszej przyjętej ulicy Kościuszki, tak? To jest ta, nie Kościuszki, proszę.
Kochanowskiego, to jest ulica, która wiedzie do Rudy Wielkiej i Okrotowa łączy z ulicą Radomską, tak? Tak jest przyjęte przez mieszkańców i tak zaprojektował drogę też projekta. Natomiast na dokumentach ulica Okrotowa to jest jedna działka, natomiast dochodzi do drugiej działki, która dochodzi do ulicy Kochanowskiego, to jest zupełnie inna droga. I teraz trzeba zweryfikować, podjąć stosowną uchwałę, żeby ulica Okrotowa to łączyła właśnie Kochanowskiego z ulicą Radomską. I takie to są błędy. Natomiast powiem Państwu jeszcze jedną rzecz, że... Śmieszne wszystko. No dokładnie. Ale... Aż tak zadowolenie. Proszę Państwa, ale nie wiem, w tym momencie gmina Wierzbica dostała 4 drogi na 243 drogi zakwalifikowane. Gmin jest w całym powiecie 340. Nie dostały niektóre gminy żadnej drogi. Z jakiego powodu? A no właśnie też z podobnych błędów. Myślicie, że to jest jedyna gmina, która tego ma takie niedociągnięcia? Nie. Panie wójcie, ja zapytam pana, nie pan, bo pan mówił tylko taki trywialny błąd. Ktoś ten projekt składał w gminie naszej teraz i powinien ten błąd naprawić, skoro pan mówi, że był ten czwarty błąd przed lata. Ale ktoś w tym roku, w tamtym roku składał ten projekt, tak? To tylko taki trywialny błąd i droga nie przeszła, dziwne. Mi się wydaje, że to są inne po prostu polityczne sprawy. I tylko tyle po prostu, no bo niemożliwe, żeby prawie tak wypadła droga, która ma tak wygrany błąd, a tym bardziej ktoś, kto składa wniosek, no, nie zauważył tego wniosku, skoro pan mówi, że lata był ten. Tak, bo nikt nie składał wniosku i nikt na to nie zwrócił uwagi. A kto na tą drogę składał wniosek, kto składał, nie panu powiem. Proszę Państwa, nikt nie składał wniosków z PROW-u i nikt na to nie zwrócił uwagi. Szanowni Państwo, o tym, że była to, że walczyliśmy do końca, to jeszcze była też tutaj wizyta między innymi tych dróg, bo wszystkie 10 przeszły weryfikację, tylko były tego typu drobne zastrzeżenia. Była tutaj komisja z Urzędu Marszałkowskiego, objeżdżaliśmy te drogi, byliśmy między innymi na... Proszę Panią, ja już mówię Pani w tej chwili, jak Pani nie będzie przerywała i wytrzyma do końca mojej wypowiedzi. Nie wszystkie drogi. No to ja już, znaczy ja mogę skończyć, ja Pani powiem, na których drogach byliśmy. Nie, muszę skończyć. Ale nie, no Pani przeszkadza, to skąd też... Pan jedyny po prostu. Słucham? Nieprawdę Pan mówi. Znaczy ja mówię, jak kłamie? A w jakim zakresie, bardzo proszę. No bo, a już dobrze, niech Pan skończy. No to albo Pani coś mówi, jest świadoma tego, albo nieświadoma. Więc była droga, między innymi w Rudzie Wielkiej koło kościoła droga była też weryfikowana i ona przeszła pozytywną weryfikację przy wizycie pracowników Urzędu Marszałkowskiego. Była, na pewno łączane były, była kolejna droga, w Dąbrówce Warszawskiej, to była trzecia droga łącząca Dąbrówkę Warszawską z Błędowem. I mimo, ja tutaj protokoły mam, bo one zostały tutaj do nas do dyspozycji, któraś jeszcze czwarta droga była, ale z nich tylko Ruda Wielka została pozytywnie zweryfikowana. A pozostałe nie, protokoły są i zapraszam. Zapraszam radnych, niech pokażę. Dziękuję. Jeżeli można, Pani Radna, dwa zdania. Dokumentacja na przebudowę drogi Łowackiego Batalionów Chłopskich była opracowana jeszcze za poprzednich władz, za poprzedniej rady, za poprzedniego wójta. Skąd wyniknęło to małe nieporozumienie? Powiem krótko. Wynikało z tego, że nikt w tej gminie nie odróżniał pojęcia drogi gminnej i nie znał pojęcia drogi wewnętrznej, co swego czasu napisałem do poprzedniej rady i było w pewnym momencie odczytane, bo na zebraniu wiejskim przedstawiciel urzędu w obecności tamtejszego wójta nawet się wyśmiewali, jak nie użyłem określenia droga wewnętrzna. Jeden pan urzędnik mówi, ha, 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 drogi wewnętrzne to są w miastach, a nie na wsi. To właśnie dopiero potem mówię, panie szanowny, jeden, drugi wójcie i panu innych urzędników, pani skarbnik o tym wie, bo po tym wszystkim nawet interweniowałem u pani
u pani Siary w Regionalnej Izbie Obrachunkowej, że takie rzeczy występują w urzędzie. Wracam do tego. Jeżeli pojęć nieznane, ja dopiero mówię, proszę się zapoznać z artykułem ustawy o drogach. Tam jest opisane, co to jest droga wewnętrzna. Więc jest rozróżniano tych pojęć, więc nawet nie wiedziano, że takie dwa pojęcia funkcjonują. I tu leży pies pogrzebany, bo nie odróżniając tych pojęć, zrobiono, a czy taka droga, czy taka, to jest wszystko gminne i tak dalej. I taki został zrobiony projekt i taki poszedł, a później patrzą przy weryfikacji, jak to wygląda. No i mówią, nie, to jest droga wewnętrzna, na wsi też są drogi wewnętrzne. I odpada. I tyle. To tyle wyjaśnienia, proszę. Panie przewodniczący, ale to nie było do poprawki. Niektóre drogi były poprawiane po prostu, jakby tam coś błąd. To po prostu można było poprawić, ale tą drogę się nie dało poprawić, bo w ogóle... Ja myślę, że we właściwym czasie można było poprawić projekt, ale przy tym całym zamieszaniu. No, to trzeba tak powiedzieć. Tak. Czy mogę? Można Szanowni Państwo, cała korespondencja z Urzędem Marszałkowskim i poprawianie dróg w stosunku do tego, co urząd zgłaszał, to jest do wglądu. Interesuje Pani ta droga? Pokażemy te dokumenty, które były, które otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego i Pani zobaczy, czego dotyczyły zastrzeżenia Urzędu Marszałkowskiego i co należało poprawić, a z jakiego tytułu droga nie została zakwalifikowana do programu. Szanowni Państwo, i to wcale jest korespondencja w naszej odpowiedzi. I to jest do sprawdzenia. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, ja chcę to podkreślić. 243 drogi zakwalifikowano na całym Mazowszu do programu przebudowy dróg w ramach PROW-u. Z tego 4 na terenie gminy Wierzbica. Ja wiem i chciałbym, żeby tych dróg było 10. I 9 z nich miało naprawdę wielką szansę, żeby się zakwalifikować. Jest jeszcze szansa, że będą to jeszcze dwie drogi, ale mówię, decyzje zapadają, bo tutaj w tej chwili cały czas jest to utrzymywany kontakt z Urzędem Marszałkowskim i tam zapadają decyzje. Natomiast już wiemy, to też tak mówię na 70%, to nie jest, że będzie dodatkowy nabór. I te drogi, proszę Państwa, które się nam nie załapały, a które no mają szansę po takich drobnych niedociągnięciach, ale Wysoka Rada będzie podejmowała uchwały zmieniające właśnie sposób opisania tej drogi. To znaczy, no ja Panie Radny mówię, bo wiem akurat o czym mówię w tej chwili i że na pewno z tego powodu te drogi już nie zostaną odrzucone, a one mają szansę się, że tak powiem, co sobie załapać. Radny Madejski, proszę. Ja chciałem przypomnieć radnym z poprzedniej kadencji, bo parę osób do nas jest, że za Wójta Myśliwca podejmowaliśmy wykaz nowych dróg gminy przygotowany do pani Marzeny. Głosowaliśmy. I tu podzielam zdanie pana przewodniczącego i pana Wójta, dlatego że wykaz był zrobiony za poprzedniej kadencji, projekt był zrobiony, władze nowe złożyły szybko, żeby dostać pieniążki, a w wykazie nie było podziału na gminne, wewnętrzne. Przyjechała komisja, sprawdziła, no nie zgadza się, że odrzucono wniosek. No. Gdybyśmy my za poprzedniej kadencji dobrze mieli podzielone te drogi na wewnętrzne, gminne i tak dalej, to by tego nie zrobiono, nie odrzucono by. No, a teraz pan wójt po prostu naukę pobiera za przeproszeniem przez poprzednią kadencję. Musimy te drogi jeszcze raz przeanalizować, wykazy nowe zrobić, podjąć uchwałę i wtedy do Urzędu Marszałkowskiego pójdzie już dobry podział. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby? Radny Czarnecki, proszę. Chciałbym się jednak odezwać, bo tak, było pytanie, dlaczego ta droga nie weszła. Pan wójt swoje odpowiada, tutaj pan radny swoje. Wszędzie widzimy winnych, poprzednia rada, no to pewnie gdzie radny był. Pan wójt mówi, że w innych gminach są jeszcze większe błędy. Nie, podobne błędy. Według mnie jest pan wójtem naszej gminy. Ja może jako mieszkaniec chciałbym oczekiwać może czegoś innego. Popełniliśmy błąd,
postaramy się zrobić, a nie spychamy na poprzednią radę, na to, że w innych gminach jeszcze więksi dyletanci są. Bierzmy winę na klatę, źle zrobiliśmy, a nie mówmy, że ktoś jeszcze coś źle zrobił. Bo naszych mieszkańców nie interesuje, że Iłża nie dostała się jeszcze drogi. Naprawdę naszych mieszkańców to nie interesuje. A z racji naszych stanowisk, pana przede wszystkim stanowiska, no jakiejś tam odpowiedzialności, odwagi cywilnej bym chciał przynajmniej troszkę. Nie spychajmy na kogoś, to był wniosek, jesteśmy, pan już jest wójtem 2 lata. Nie chciałbym już słyszeć, tak jak pan Marek mówi, że poprzednia rada coś tam. To było coś tam, przychodzi teraz nowy, sprząta, było 2 lata, jest nowa sekretarz, powinno to być wszystko dopięte, tak? Po drugie, jeżeli był projekt zlecony, to obowiązkiem projektanta jest sprawdzić, co za drogi. Było zlecone. No ja nie wiem, że pan zlecał, tylko na poprzednim. Projekt był jeżeli nie było niepotrzebnej dyskusji, bo już powiedział, że uczymy się na błędach, więc jest to, że chciałem przyznać się. Radny Marlecki. Ale panie radny Wemacz Arlecki, gdy przynosi urzędnik, poprzedni wójt, radzie poprzedniej, wykaz dróg przygotowanych przez urzędnika odpowiedzialnego za to w referacie do głosowania, to co my radni, no radni kiwają głowami, co my możemy zrobić? Napisano, że to są dobre drogi gminne, przegłosowaliśmy, bo nas proszono, że trzeba wnioski składać. Pracuje. Przecież my nie jesteśmy urzędnikami, my nie wiemy, która droga jaką zakwalifikować. Są ludzie od tego, a rada tylko to głosuje, co wójt chce, bo mu jest potrzebne. Tu nie można mówić, że radni zwalniają, nie zwalniają. Tak było przygotowane za późno, teraz będzie poprawka i tyle, bo pan wójt, gdyby wiedział, czy pan przewodniczący, że jest błąd, bo pan przewodniczący mówił, że zwrócił uwagę na to, że jest błąd, to go wyśmiamy. A gdyby ten błąd wtedy poprawiono, gdy pan przewodniczący zwracał uwagę w tamtej kadencji na zebraniu sołeckim, to byśmy dzisiaj drogę robili. No. Taka jest prawda. Ale dużo radnych wiedziało, że są drogi wewnętrzne i gminy. No bo jak urzędnicy nie wiedzą, to są radni mają. Czy jest droga gminna? Proszę państwa, pozwólcie, że za troszeczkę przywołam do porządku, chociaż jest dzisiaj niezbyt wysoka frekwencja, ale trzymajmy się zasad, że zabiera się po swojemu udzieleniu. Radna Grzegorz. No właśnie, ja każdemu przerywam. Ten się włącza, ten się wszyscy się włączają, nikt nie przerywa. Ja jestem, nie wiem, albo czarnym mocem, albo nie wiem, jakąś kozę mogę. Pani to mnie dociera. A jak ktoś tego ma, to wyciągnie. Bardzo proszę. Szanowni państwo. Rada podjęła uchwałę o zakwalifikowaniu dróg jako drogi gminne, jako drogi wewnętrzne. One są opisane i błędy w nazewnictwie spowodowały, że przy zleceniu projektowania drogi, kosztorysowania drogi, bo sam projekt był składany już tylko i przez pracowników, tylko projekty drogi zostały przeszykowane przez człowieka. On konkretnie otrzymał, on nie wchodził w uchwałę Rady Gminy, nie mówię ulicy Głowackiego i Partyzantów, bo to słusznie pan przewodniczący zaznaczył, że było przygotowane jeszcze za poprzedników, my ten dokument otrzymaliśmy i mogliśmy mieć też pretensje, ale ja się nie bronię, panie radny, tym, że ja to nie przyjmuję. Tak. I to, co powiedział pan przewodniczący, popełniliśmy błędy, w przeciwnym razie, po pierwszej weryfikacji, słuchajcie, nasze drogi 8 tych dróg miało co najmniej te 12 punktów. I one, a niektóre, te, które wypadły, 2 czy 3, mogłyby być wysoko. Ale na skutek takich błędów i to, że ja się posłużyłem gminą Iłża, to tylko nie dlatego, że ona jest takim przodownikiem w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, a więc mają doświadczenie. Ja wcale im tam tego nie zazdroszczę, znaczy, może nie tak, patrzę z zazdrością na to, że jest ekipa, ale mimo tego doświadczenia też popełnili błąd tej samej mniej więcej jakości. I tylko dlatego się pozwoliłem odwołać się do gminy Iłża. Natomiast ja potrafię odpowiadać za swoje działania, i moi urzędnicy potrafią odpowiadać za swoje działania i wszyscy wyciągnęliśmy wniosek, ale jeszcze raz podkreślę. 340 gmin po województwie mazowieckim, 240
Trzy wnioski zakwalifikowano, to z powiatami, przepraszam, zakwalifikowano już do PROW-u, do dofinansowania, z czego cztery wnioski z terenu gminy Wierzbica. Czy to dużo, czy to mało, to wszyscy mogą sobie to policzyć, sprawdzić. Ja ubolewam, że ulica Głowackiego i Batalionu Polskich nie znalazła się wśród tych dróg. Ona naprawdę jest niezbędna do przebudowania. Wczoraj, nie dalej jak wczoraj na nią przejeżdżałem i naprawdę jest to priorytet do drogi do przebudowania. Bo możemy to zrobić, za własne środki, ale to jeszcze po prostu poczekać ten rok i w przyszłym roku to pozyskać środki do jej przebudowy, bo tam mamy jeszcze podaczę. Została już przedstawiona burzowa deklaracja, proponowałbym, żebyśmy już tym ulicom dali spokój, a może inne teraz. Czy w innej sprawie? Nie, to jest samo, jak sam jeszcze dalej spytać. Ale coś nowego będzie? Nowego. Proszę ja mam o tym, że niektóre drogi wnioski były poprawiane na bieżąco. Nie wiem, dlaczego ta droga akurat. Przecież można poprawiać na bieżąco. Szanowni Państwo, jeżeli mogę, to jeszcze raz powtórzę. Cała korespondencja i co było do poprawy, jak zostało poprawione, zapraszam. Jeżeli Panią interesuje jakakolwiek droga, ta, która przeszła dla porównania, ta, która nie przeszła dla porównania, jakie były zalecenia z Urzędu Marszałkowskiego, bo mogliśmy ją poprawić raz. I to, co Pan Przewodniczący powiedział, miesiąc czasu od ogłoszenia naboru do złożenia wniosku. Pamiętacie Państwo, że to mnie się toczyło od maja, ale ogłoszenie naboru było dopiero w styczniu i miesiąc czasu było na złożenie wniosku gdzieś tam do 29 stycznia. I zrobiliśmy co mogliśmy. Podjęcie uchwały to nie jest tylko tu, ale też ogłoszone musi być w dzienniku Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego. Więc to nie jest takie proste, gdybyśmy mieli świadomość, ale nikt o tym nie mówi. To poszło dopiero i całą, mówię jeszcze raz, zachęcam do prześledzenia. Jeżeli coś jest, że tam było powiedziane, że zmienisz uchwałę, a my tego nie zrobiliśmy, nie spróbowaliśmy przynajmniej, to proszę bardzo. Natomiast my naprawiliśmy te błędy, które były przy wstępnej selekcji i wszystkie drogi zostały zakwalifikowane. Na etapie dopiero już tej ostatecznej weryfikacji listy, kiedy już nie można było poprawiać, wyniknęły inne błędy. Ale one są w dokumentach i uchwała, która była podejmowana o drogach, jest uchwałą z błędami, czego przykładem jest ulica Ogrodowa, jest najjaśniej pokazane, jaki błąd jest przy ulicy Ogrodowej. Przecież to, co jest wzdłuż domu weselnego, tego nowego powstałego, jest to ulica Ogrodowa, a nijak się to ma do uchwały, która została podjęta. Dlatego zachęcam radnych do przejrzenia swojego wniosku, ze swojego terenu, żeby zobaczyć, jakie były zalecenia Urzędu Marszałkowskiego. Czy my je mogliśmy poprawić, a wszystkie poprawiliśmy. No poza tym, że jeżeli była zawieszona działalność, to ciężko było, żeby poprawić, że tej działalności nie ma. A tak to też funkcjonowało. Dziękuję. Radny Czarnecki, proszę. Już chciałbym zakończyć te drogi. Mam pytanie odnośnie sieci wodociągowej. Pierwsze moje takie pytanie, 150 tysięcy, które mieliśmy w budżecie zaplanowane, przeznaczone na wodociągi, czy z tego są jakieś dotacje, czy to są po prostu nasze pieniążki i my to będziemy robić ze swoich, bez żadnych dotacji, bez żadnych zwrotów? Bo dotacja jest na drogę, rozumiem, ale... Szanowni Państwo, to jest kolejna rzecz, którą warto powiedzieć, żeby gdziekolwiek, do czegokolwiek przystąpić, no, musi być ogłoszony nabór wniosków. Póki co takiego naboru nie było do tej pory za naszej kadencji. Zapowiada się ten nabór i teraz stoimy też przed dylematem, czy to robić, bo to koliduje nam z kolei z przebudową drogi ulicy Piaskowej. Czy to czekać na nabór tych wniosków, czy robić za swoje. Ale mówię, podpiszmy te umowy, spróbujmy zaneksować, przymierzmy się do pieniędzy, które mamy, bo dzisiejsze to przesuwanie tych pieniędzy to tylko po to, żeby na dzień dzisiejszy nie brać jeszcze kredytu, bo nie wiemy w jakiej wysokości.
Przypominam, że mamy też jeszcze złożony wniosek o termomodernizację, gdzie też jeszcze nie ma wstępnej selekcji. Jeżeli byśmy mogli to, jeżeli dałoby radę i zaciągnąć ten jeden kredyt, to przy zwrotach w przyszłym roku moglibyśmy, nie zaciągając dodatkowych środków, spróbować robić następne inwestycje. Także te pieniądze, 150 tysięcy, tak, to były nasze pieniądze tylko i, bo tak jak mówię, nie możemy na razie wystąpić po żadne środki, bo nie ma żadnego naboru ogłoszonego na dzień dzisiejszy. Ale czy na infrastrukturę, czy na wodociągi są jakieś dotacje, są jakieś nabory? Bo na rozumiem, że na drogi, ale czy nie, na same wodociągi? Mówię też o wodociągach. Nie ma, na dzień dzisiejszy nie było żadnego naboru w czasie trwania tej kadencji. Czyli po prostu te 150 tysięcy, które zaplanowaliśmy, pani skarbnik zaoszczędziła gdzieś na czymś, to było. I teraz moje pytanie, czyli to są nasze pieniążki, 150 i to powinniśmy wydać. Moje pytanie, dlaczego zabieramy? Jeżeli nie ma drogi, bo ktoś tam jakieś błędy popełnił, bo tak wyszło, że nie robimy tej drogi. Nie, moje pytanie, dlaczego zabieramy z wodociągu? Jeszcze raz, żeby zabezpieczyć na razie środki na starodroże. Chcemy to starodroże, jako, że mamy to przewidziane do podpisania na rok 2016 do realizacji starodroży. To były cztery drogi, z czego jedna się załapała, właśnie to starodroże zyskało akceptację. Więc wiemy, że będziemy 23 lipca podpiszemy umowę na przebudowę, modernizację tego starodroża. Nie czekając na to, rozgłosiliśmy przetarg. Dopóki nie będzie dodatkowych pieniędzy, jest nadzieja, że ten przetarg pójdzie taniej. A jeżeli pójdzie taniej, to powstaną nam oszczędności, które będziemy mogli znowu przekazać na... Żeby podpisać natomiast umowę, musimy mieć... Będziemy mogli przekazać wnioski, pan dokończy. Z powrotem na tą sieć wodociągową. Będziemy znowu... Ja się boję jednego. W 16 roku dostaliśmy te cztery drogi, zaraz weźmiemy kredyt na te drogi. Za chwilę może dostaniemy termomodernizację, znowu weźmiemy kredyt. I w przyszłym roku my dostaniemy z naboru na ulicę Batalionów i Głowackiego, bo pan tak mówi, że może być ten nabór bardzo prawdopodobny. Kwestia, czy my będziemy mieli te drobne 150 tysięcy na modernizację infrastruktury. Bo w tym momencie mamy przeznaczone pieniążki na sieć. Nie udawa się droga, zróbmy to. A może być tak, że w 17 roku dostaniemy na drogę, a znowu nie będziemy mieli na sieć. Panie radny, więc już w tej chwili próbowałem to na samym początku zasygnalizować. Jeżeli weźmiemy kredyt, to chciałbym, żeby ten kredyt w miarę możliwości i zwrot pieniędzy, przypominam, że z tego modernizacji to ma być 80% zwrotu, z dróg 63%. Jeżeli się ograniczymy tylko do drogi do Starodroża, które jest wycenione na 1 200 000, powiedzmy, że ta inwestycja idzie za 1 200 000, to w przyszłym roku gmina, samorząd może oczekiwać zwrotu tylko 60%, licząc 720 tysięcy. A do zwrotu jest 63,63%. Więc ja myślę, że chciałbym, żebyśmy tak tutaj ze skarbnik liczymy, że te pieniądze, zwroty będą jednocześnie naszym udziałem do przyszłego rocznej inwestycji. Przypominam, że w WPF-ie tam mamy na inwestycję w przyszłym roku 1 900 000 ujęte. Więc ja nie chciałbym brać kredytu po kredycie albo stanąć przed takim dylematem, jak o jakim pan mówi. Raczej chcemy to rozwiązać tak, żeby przy jednym kredycie wziętym w tym roku, chcielibyśmy to rozwiązać tak, podkreślam, przy kredycie wziętym w tym roku przynajmniej zrealizować to, co zaplanowaliśmy w tym roku i na co złożyliśmy dofinansowanie. Ale to nie będzie powielanie kredytu po kredycie, bo tak, nie wiem, czy nas na to po prostu będzie stać. Chciałbym, żeby tak było. O, w dalszym ciągu podkreślam to, że mówię, w tym przypadku 700 tysięcy powinniśmy otrzymać zwrotu, jeżeli inwestycja pójdzie za 1 200 000, no bo jeżeli pójdzie taniej, a liczę, że pójdzie taniej, uwalniają nam się środki w tym roku jeszcze,
I dlaczego my nie proponujemy Państwu kredytu? No dlatego, że póki co czekamy, żeby ten kredyt wziąć jeden, a żeby w miarę ogarnąć te inwestycje, które mają być też w przyszłym roku. Bo na tym polegałaby ta nasza zabawa, żeby to zrobić przy możliwie najmniejszym nakładzie, jak najwięcej. Tego oczekiwali, oczekują mieszkańcy, tego oczekują radni i my oczekujemy, żeby zrobić jak najwięcej za jak najmniejsze pieniądze. Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Jeżeli nie ma, to proszę przewodniczącego Komisji Budżetowej o przedstawienie stanowiska komisji w sprawie tego uchwały. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada. Komisja Budżetowa w składzie czteroosobowym na posiedzeniu w dniu dzisiejszym rozpatrywała dwa projekty uchwały. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliczka na rok 2016. Rozpatrzona. Zaopiniowana pozytywnie, trzema głosami za, przy jednym głosie wstrzymującym. Dziękuję. Dziękuję. Ja tylko podam, że na sali obecnie jest 12 radnych, a więc bardzo zwolnione do podejmowania. Czytam ten projekt uchwały. Uchwała nr 22, badane przez 142, badane przez 2016 Rady Gminy Wierzbica z dnia 7 lipca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wierzbica na rok 2016. Na podstawie artykułu 18 ustawy o samorządzie gminnym oraz artykułu 235 innych ustawy o finansach publicznych uchwala się. Paragraf pierwszy. W uchwale budżetowej gminy na rok 2016 nr 17 łamane przez 95 łamane przez 2016 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 stycznia 2016 roku wprowadza się zmiany polegające na pierwsze. Zwiększenie planowanych dochodów budżetu o kwotę 139 471 zł, z tego a dochodów bieżących o kwotę 96 258 zł i b dochodów majątkowych o kwotę 43 213 zł. Dwa, zmianie tabeli nr 1 do uchwały planowane dochody budżetu gminy Wierzbice na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 3. Zwiększenie planowanych wydatków budżetu o kwotę 139 471 zł, z tego a wydatków bieżących o kwotę 27 000 i wydatków majątkowych o kwotę 112 471 zł. 4. Zmianie tabeli nr 2 do uchwały planowane wydatki budżetu gminy Wierzbica na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 5. Zmianie tabeli nr 3 do uchwały plan wydatków majątkowych realizowanych w 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. I 6. W wyniku powyższych zmian paragraf 1 punkt 2 uchwały otrzymuje brzmienie. Pierwszy. Plan dochodów łącznych w kwocie 39 029 861 zł 48 groszy, z tego a dochody bieżące w kwocie 38 627 318 zł 48 groszy i b dochody majątkowe w kwocie 402 543 tysiące. Zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. 2. Plan wydatków łącznych w kwocie 39 299 366 zł 48 groszy, z tego a wydatki bieżące w kwocie 36 619 111 zł 79 groszy i b wydatki majątkowe w kwocie 2 680 254 069 groszy. Zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się urzędowi gminy i punkt 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. To jest za przyjęciem uchwały przedstawionej wersji. Proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Za. Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał?
Proszę? Przeciw. Więc jedna osoba przeciw. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Stwierdzam, że większością głosów uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu drugiego, zmieniająca uchwała zmieniająca uchwała w sprawie wieloletnich prognozy finansowej. Tutaj również poproszę panią skarbnik o zreferowanie tego punktu. Panie przewodniczący, wysoka rada, uchwała w sprawie zmiany WPF dotyczy dostosowania danych WPF do stanu budżetu przyjętej przed chwilą uchwały, jak również zmianie przedsięwzięć, czyli wprowadzenie do WPF-u nowych przedsięwzięć, które planowane są wstępnie do realizacji w 2017 roku. Przedsięwzięcia te to przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Ruda Wielka, przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Wierzbica Kolonie, w miejscowości Wierzbica ulica Górna, w miejscowości Wierzbica ulica Piaskowa i w miejscowości Zalesice Kolonia. Drogi te wstępnie zostały zakwalifikowane do przebudowy i termin ich realizacji wstępnie ustalony jest na rok 2017. By można było podpisać umowy o uzyskanie pomocy finansowej, trzeba okazać się tym, że te drogi są planowane do realizacji, czyli są w wieloletniej prognozie finansowej. I jeśli Państwo przyjmiecie tą uchwałę, to konstruując projekt budżetu na 2017 rok, jeśli się nic nie zmieni, to w pierwszej kolejności te zadania inwestycyjne będą ujęte do wykonania w 2017 roku. Przy czym istnieje możliwość, że po podpisaniu umowy można umowę jak każdą aneksować. Jeśli będzie możliwość taka, by realizować te drogi w tym roku, to podpiszemy aneks i zmienimy WPF, zmienimy budżet i wtedy przesuniemy realizację tych przedsięwzięć na rok bieżący. Także wprowadzenie tych przedsięwzięć jest potrzebne do celów podpisania umowy. Dziękuję. Otwieram dyskusję na ten punkt obrad. Przyjąłem jeszcze jedną informację radnych, że te cztery drogi, które są w opozycji 243, a więc gmina w miarę miejscowości Wierzbica, ulica Piaskowa, Starodroże, no to o nim już rozmawialiśmy najwięcej, Górna do tej pory najwięcej oraz Ruda Wielka, zostaną te umowy podpisane 23. Zostają te dwie drogi, które są na tak zwanej tej liście rezerwowej, to znaczy Zalesice Kolonia i Wierzbica Kolonia, które, no właśnie, co z nimi będzie, to będzie kolejny etap, ale to radni będą informowani na bieżąco. Na razie te cztery drogi chcielibyśmy podpisać, bo no zresztą to nam proponuje przewodniczący Marszałkowski. I pozostałe te dwie na tak zwanej liście rezerwowej. Droga w Zalesicach Kolonia była sklasyfikowana na miejscu 273 i dostała 12 punktów, natomiast Wierzbica Kolonia na miejscu 289 i dostała również 12 punktów według regulaminu, co układało tą kolejność. Godzina zgłoszenia, ale w obu przypadkach jest to godzina 12.20, 12.26. Ważniejsza była na pierwszym etapie liczba mieszkańców. I tak było 362 mieszkańców w Zalesice Kolonia, a 225 w Wierzbicy Kolonia. I stąd, gdzie ta droga prowadzi, ja nie mówię o całej Wierzbicy. I stąd też właśnie to daje kolejność. Natomiast mówię, dróg z 12 punktami, proszę Państwa, to mam tutaj się kończy, to na pozycji 292, gdzie ja mam listę, a start pierwsza była 227, czyli co najmniej 70, jak nie więcej, dróg było z 12 punktami. Bo więcej, dalej listy nie mam, ale chyba było bodajże 500 czy 600. Jakie punkty, co najmniej 9 trzeba było mieć, żeby się znaleźć na tej liście. Czy ktoś jeszcze chciałby? Pani Jacek, proszę.
Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Szanowna Rado. Ja mam takie pytanie, chodzi o te drogi, które są zaakceptowane tutaj. Mam na myśli drogę górną, drogę piaskową. Jeszcze wrócę do Starodroża też. Czy my nie popełniamy błędu już i nie będziemy później obarczani tym, że jako Rada żeśmy zrobili błąd? Chodzi mi o długości. Chciałbym jako radny, wiem, że na moje, na dzień dzisiejszy wiem, że to są tylko odcinki. Jeśli chodzi o ulicę Piaskową, o ulicę Górną, o ulicę Kolonia. Dlaczego my w ten sposób przystępujemy do realizacji budowy tych dróg i tylko zaznaczamy pewne odcinki? Nie potrafię w tej chwili, nie wiem, na dzień dzisiejszy i Szanowna Rada, koleżanki i koledzy też na pewno nie wiedzą, ile brakuje jeszcze metrów do realizacji. I chciałbym to może za kilka minut, czy jest to dzisiaj możliwe, ile jest brakujących tych metrów do realizacji, żeby od końca do końca była zrealizowana ta inwestycja. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kto jeszcze chciałby zabrać głos? Ponieważ padło pytanie, to nie wiem, czy będzie dzisiaj odpowiedź, czy w innym trybie. Ja tak się zastanawiam, proszę Państwa, może spróbujmy, a dlaczego ten, a nie na przykład cały odcinek? Bo ja rozumiem, że na przykład na ulicy Piaskowej to później no tam się jedzie aż pod Rzeszków, tak? I Piaskowa dojeżdża znowu do ulicy Kochanowskiego, przedłużenia Kochanowskiego. I mówimy o tym całym odcinku, prawda, żeby ją zrobić na przykład, ulicę Piaskową. No i teraz tak się zastanawiam, no tak, zaniedbania na tych drogach są. Czy nas stać by było na to, żeby robić całymi tymi odcinkami, czy nie w miejscach, gdzie one są najbardziej potrzebne mieszkańcom, bo tu są najbardziej opuszczane. Ja przejechałem swoim samochodem całą tą drogę piaskową i wyjechałem w Rzeszkowie. Kiedyś też z ciekawości, gdzie ta droga prowadzi. No rzeczywiście ona jest fatalna. Pytanie jest, czy to jest nam dzisiaj najpotrzebniejsze? Czy nie, bo tak ograniczyliśmy się, projektowanie tych dróg, po pierwsze podniosłoby koszty tego projektu, bo ona nie została zaprojektowana. Po drugie, no czy nie przekroczyłoby możliwości finansowe gminy? Bo jeszcze są dwie drogi, o których myślałem i też ewentualnie, żeby je odcinkami robić, tam gdzie jest potrzeba. Gdybyśmy natomiast, no właśnie, mieli już tamte zagwarantowane, to wtedy moglibyśmy łączyć je do końca i próbować je wyasfaltować jak największą ilość tych dróg. Ja myślę, że tak, czy ulica Piaskowa, to jeżeli zakwalifikujemy, w tej chwili mamy ile metrów tej Piaskowej ujęte. Tak, 560, jeżeli poproszymy, to ja myślę, że cała droga będzie miała ze 2 km, jak sobie tak spokojnie na tego, nie? To tak strzelam, nie? Może 1800 metrów, może 2 nie będzie. Tylko pytanie, czy pozostałe 1200 jest tam to niezbędne na dzień dzisiejszy? A Górna mogła, bo to jest w tej części zamieszkałej i tutaj chcieliśmy to dociągnąć, nie do Kolonii Polany, bo tutaj ewentualnie no też można próbować to całość, tylko znowu. Myślę, że na dzień dzisiejszy to, co jest najniezbędniejsze, to tam, gdzie mieszkańcy jeżdżą z Kolonii Polan do ulicą Górną, dojeżdżam też do Wierzbicy i parę razy przejechałem, na zasady, żeby zejść, jak się po niej jedzie, jak jest wyrównane, nie wyrównane po zimie, to się przejeżdża. Zanim oddam głos panu Blaskiemu, jedno zdanie w tejże sprawie. O ile pociągnięcie drogi ulicy Piaskowej, tam do Górnik Skarżewski jest co najmniej wątpliwe, powiem dlaczego. Ja to już wcześniej poruszałem ten temat.
I tam sprawa rzecz następująca. Mieszkańcy tej ulicy nie chcą takiego odcinka ze zrozumiałych względów samochodów ciężarowych. I ja wszyscy ja wiedzą. Poruszałem. I wszyscy wiedzą, o co chodzi. Więc tam raczej nie chcą tej drogi. Natomiast jeżeli chodzi o pociągnięcie ulicy Górnej tam do ulicy Partyzantów, jest on bardzo konieczny dla czołgów. Tamtą drogą jeżdżą. Kolonia Polany praktycznie wygląda w całości. Połowa ulicy Partyzantów, czyli ta poprzeczna, co idzie do Kolonii Polany. Właściwie Polany też by mogły tu, jak do Ośrodka Zdrowia i tak dalej, tym odcinkiem. A i Pomorzany również, czyli ile mieszkańców 1/4 gminy na tym odcinku mogłaby jeździć. A jak to wygląda? Ja już tam dawno nie jechałem, ostatnio przed Wielkanocą, no to można urwać, porywać lesory na tym odcinku. I to jest na pierwszym miejscu, bo tutaj setki mieszkańców, jeżeli nie więcej, korzysta. No i tak bardzo miło czasami do 2-3 gospodarstw się rozwija na drogi, a tutaj, gdzie setki ludzi użytkują, zostawia się. I to jest takie poczucie nieracjonalności trochę. I na to trzeba zwrócić uwagę przy kolejnych procesach decyzyjnych, żeby na to patrzeć. Żeby na przykład Radny Grabski, proszę. Ja tylko tak swoją refleksję na ten temat na przyszłość. Proszę bardzo. Tak, panie przewodniczący, w wypadku tej ulicy Górnej takie głosy, które pan przed chwilą powiedział, do mnie docierają. I co ja użytkownikom tych pól, mieszkańcom, co ja jako radny mogę odpowiedzieć, że dlaczego my nie robimy tylko ten odcineczek, doskonale wiedzą wszyscy, że tylko do krzyża, a co dalej? I proszę się postawić w sytuacji mnie jako radnego gminy Wierzbica, co ja mam odpowiedzieć, że co, może oszczędności, czy priorytety jakieś są, że gdzieś, co ja mam właśnie na ten temat jako radny mieszkańcom powiedzieć? Dziękuję. Radna Krzyżyk, jest to pytanie retoryczne. Nie, nie retoryczne, panie. Pan pyta tak, jakby ja nie wiem. Proszę bardzo. Pan ma to retoryczne, ja to co? Nie, to było do pana Jana. To dotyczyło wypowiedzi radnego Grabskiego, nie pana. Chciałam zapytać pana wójta, jakie konkretne drogi będą po prostu wykonywane, ile na to pieniążków trzeba wziąć, pan się orientuje mniej więcej. I tylko, i chciałam zapytać jeszcze, czy tylko te drogi, które są tutaj w tej prognozie będą robione, czy jeszcze jakieś inne drogi. Chodzi mi o moją drogę, w moim okręgu, ja z panem już tutaj rozmawiałam na takim właśnie spotkaniu kiedyś. Bo ludzie mi się pytają, kiedy ta droga będzie robiona. Dowiedzieli się od Wojtka Kolasy, że będzie ta droga robiona na jesień w tym roku i tak obojska też na jesień. I proszę powiedzieć mi dzisiaj, co ja mam tym właśnie, żebym coś odpowiedzieć. Nie wiem, o którym drogę pani mówi, to potwierdzi. Słucham? Nie wiem, o koło obojska jedna droga. Bo ludzie właśnie mi się pytają, czy na jesień będzie robiona i ta druga od... Do stacji taka jest droga. Czy pani rozmawiała z panem Barasowskim? Nie rozmawiałam, tylko ludzie pytają. Jeżeli pani nie rozmawiała, to proszę najpierw porozmawiać, skąd on ma takie informacje, no to na pewno nie ode mnie. Nie, to ludzie mi powiedzieli, że od Wojtka mam. Aha, no ale to proszę z panem Barasą porozmawiać, bo ja ciężko mi odpowiadać, co pan Barasa miał na myśli. Nie pytam, kiedy będą właśnie te drogi. Bo... Proszę panią, w tej chwili rozmawiamy o drogach i o wieloletniej prognozie finansowej na drogi, które otrzymały dofinansowanie z PROW-u. I to jest ideą tej najważniejszej dla tej sesji i żeśmy podjęli, bo przecież nie tą uchwałę, bo to też jest przecież jakiś rodzaj zdania radnych, wysokiej rady.
Natomiast wie pani, co do przyszłego roku, mówi pani o swojej drodze z pani okręgu wyborczego, a ja tak powiem szczerze, że niewiele mi to przybliża. Droga na pewno do strony boiska była usypana, bo może to było zamiarek pana, że tam było kruszywo sypane, to być może, że to było tym robieniem. Natomiast, no cóż, no, ja powiem o ulicy Górne. Kiedy powstawał projekt, było duże zainteresowanie mieszkańców, panie radny. Przychodzili mieszkańcy, byli zainteresowani i bardzo zadowoleni z tego, że ta droga zostanie poprawiona. Ba, byli zainteresowani i powiedzieli, że dobra, fajnie, droga to jest jedna rzecz, ale dla nich ważniejszy jest tam chodnik. I z tego co wiem, to na skutek właśnie tej interwencji, nie długości drogi, tylko interwencji, ten chodnik został zaprojektowany i on zostanie zrobiony. A więc wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, tych, którzy się zgłosili, którzy przyszli, bo chodnika w pierwszej wersji nie było, a teraz jest. Wydłużyć możemy znowu wszystko. I rzeczywiście, jeszcze raz powtarzam, sam jestem przykładem, bo kilkakrotnie jeździłem tą drogą, bo już mi się nie chciało dojeżdżać do powiatowej, a przejechałem się przez kolonie Polany, to przejadę sobie, zobaczę jak w jakiej stanie wygląda ta droga. Patrzę, dlaczego? Samochód przejechał zupełnie, ja wiem, czy ona jest daleko od ideału. Jest to droga w tej chwili, tak jak pan powiedział, droga dojazdowa do Pól. Trzeba ją w dalszym ciągu projektować, bo mamy tych dróg jeszcze raz zaprojektowanych 16, z czego w tej chwili mamy o czterech mówimy, piąta w Kolonii Polany, bo ona tamta też była, jest idzie z podróg. Więc jest jeszcze trochę do inwestycji, to jest jednocześnie odpowiedzią też trzech po części na pytanie pani radnej. Mamy tych dróg parę zaplanowanych, ale będziemy też myśleć o ciągu dalszym i odwrócić to przeciw oczekiwaniom. Tylko jeszcze możliwości budżetowe są jakie są. No. Dziękuję. Mogę? Jeszcze raz tak się prosić. Panie Przewodniczący, ja mam pytanie, co robi? Co ja mam ludziom odpowiedzieć pani na temat, bo ja nie odpowiedział mi pan na konkretne pytanie. Czy nie będzie w ogóle, nie będzie proszę panią, czy ja powiedziałem, że nie będzie? Nie, powiedziałem, że w miarę możliwości finansowych będziemy projektować kolejne. Póki co mamy zaprojektowane 16 dróg, które chcielibyśmy je zrealizować jak najszybciej i robić kolejne. Radny Czarnecki. Ja mimo wszystko jednak spróbowałbym odpowiedzieć na to pytanie retoryczne pana Janka. Projekty tych dróg zostały nam przedstawione na Radzie w tamtym roku. Generalnie to my zatwierdziliśmy. Pan wójt wymyślił takie drogi, a nie inne. Ale to my w tamtym roku je zaakceptowaliśmy do realizacji, więc tak jak pan Janek mówi, że no, nie wie co odpowiedzieć. No, skoro w tamtym roku uchwaliliśmy coś, to musimy znowu wziąć to na klatę, na swoje, że tak powiem, błędy, tak? Może dlatego, że się uczyliśmy, ale było to uchwalane i to my jako Rada, mimo że ja byłem wtedy przeciwny tym planom, ale mnie wtedy nikt nie słuchał, bo było jakieś komórcowy, bo to, bo tamto. Ale to my uchwaliliśmy te projekty dróg. To pan wójt mówi, że przejechał tam raz, no jest równy. Drogi panie wójcie, proszę pan przyjechał. Ja jeszcze raz powiedziałem, że nie powiedziałem, że jest równo, bo są w kamienie. Znaczy to, że jest zmiana. Proszę pana, przejechać tych dróg jest więcej, które są tylko ale na nie i pan się tak, pan już powiedział ja jeszcze raz, kilkakrotnie przyjechałem. Ja chcę to skomentować. Dobrze, to kilkakrotnie i pan mówi, że to jest, że da się tamten. Tylko, że ludzie, którzy zostawiają dzieciaki w przedszkolu u nas w Bierzmicy na przykład, bo też są tacy, jak mają kilka razy dziennie przejechać tą drogą, no to nie jest odpowiedź, która ich usatysfakcjonuje. To po pierwsze. Po drugie, pan mówi, że no, przyszli mieszkańcy, chcieli chodnika, pan to uwzględnił. No bo akurat ci mieszkańcy przyszli, tak? Tak to rozumiem, że ci z Górny. Jakbym mieszkał na Górny, to chyba też bym nie chciał, żebym miał połączoną. Ale to nie robimy tej drogi tylko dla tych mieszkańców, tylko też drogę dla kolonii, żeby połączyć. Tak jak pan przewodniczący powiedział, żeby setki ludzi z tego korzystało. Po drugie, powiat zaplanował na 17 rok remont tej drogi partyzantów. Jak zrobimy objazdy?
tego wszystkiego. Trzeba mieć jakąś wizję. Od początku pana kadencji prosiłem o jakąś wizję, o jakiś plan inwestycyjny, łącznie z przypowiedzią. I to jest właśnie ta wizja, o którą ja prosiłem, o którą byłem krytykowany, że się czepiam, że ciągle mam coś na nie. Ale to jest ta wizja. Pan robi objazdu przez drogę gminną i samochody 30-tonowe jadące tutaj ulicą Górną. Proszę pana, gdzieś ten ruch musi pan skierować. Nie wyobrażam sobie, że jedną ścieżkę zrobimy na tych zakrętach. Zrobimy drogę gminną i puścimy cały ruch drogą gminną świeżo wybudowaną. Po co? Żeby po roku ją rozjeżdżono. Tak jak w Skarżewie. No tak, chyba, że będę ostatnim człowiekiem, który puści tam cały ruch jako objazd przez drogę gminną przez ulicę Górną. Mówię cały ruch. Bo pan od razu, dlaczego, dobrze, mówiąc cały ruch, pan ma na myśli tiry. Ruch lokalny, mieszkańców, którędy oni będą jeździć, jeżeli tu przy zakrętach nie ma szans, żeby puścić jedną nitkę, a drugą robić. Ja sobie tego nie wyobrażam, a trochę w tej branży siedzę. I teraz niech mi pan powie, gdzie powiat zaplanuje to wszystko. Będziemy jeździć przez Zalesice? Jak? Ale proszę pana, ale w tej chwili to pan mówi, co ma... Ja mówię o wizji. O wizji. Pan jest gospodarzem. Przyjdzie powiat, będzie remontował drogę. Proszę pana, czy budowanie dróg, szanowni państwo, czy budowanie dróg to jest pod objazdy budowane, czy pod potrzeby mieszkańców? I to, jeszcze raz powtarzam, że przyjęli mieszkańcy i zgłaszali zastrzeżenia do tego projektu, to właśnie... No i jest też, udało się część zrealizować, udało przeprojektować. Natomiast wie pan, no ciężko tu w tej chwili mnie powiedzieć, dlaczego ulica Górna kończy się tylko dla mieszkańców na dzień dzisiejszy, a nie jest do kolonii Polana. No bo rozmawialiśmy na ten temat i projekty, które były, zostały, tak jak pan powiedział, zaakceptowane. Pan mówi, bo wójt zaproponował, proszę zerknąć, że te drogi, które zostały zaprojektowane, te drogi, mówiłem dlaczego te, a nie inne, że od dróg powiatowych, bo za to są dwa punkty, to jak państwo weźmiecie ten wykaz, to gdyby wziąć każdą inną z dróg, gdyby nie miała 12 punktów, które miała szansę się zakwalifikować, tylko miałaby tych punktów 10. Bo nie odchodziła od drogi powiatowej. Ale my mówimy o przedłużeniu. Skoro Górna dostała 12 punktów, jeszcze to przedłużenie Górny nie dostało 10. Nie o przedłużeniu. Ja o przedłużeniu mówię, że była zaprojektowana. Ale odbija pan znowu 620. Dlaczego? Odpowiadam panu na pana zarzutu. Nie pana wątpliwości. 625 metrów, jeszcze raz powtarzam, dlatego, że tyle mniej więcej do krzyża jest tam kawałek, czy dalej jest do krzyża, że tam mieszkańcy mieszkają w ulicy Górnej i im ze względu nawet na przykład na dom weselny, który tam był, jest, na tym, żeby to wydłużyć, żeby tą drogę zrobić, bo ona została zniszczona i nie można było tamtędy przejść. Mieszkańcy ulicy Górnej, no dobrze, więc zaprojektowaliśmy takie odbyty, ale ja panu nie przeszkadzałem. Z tego, co byli mieszkańcy i potrzeb mieszkańców, zaprojektowano tyle i wszystkim to pasowało. Dzisiaj, kiedy mamy podjąć uchwałę i niedługo podpisać porozumienie o współfinansowaniu w ramach PROW-u, to teraz się okazuje, że droga jest za krótka. Znaczy ja panu już mówię, to nie wszystkim pasowało, tak? Tylko pan nie słuchał. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, moja obawa jest taka, już konkretnie o ulicy Górnej, że robimy ten odcineczek, który ma długość tam 600 coś metrów, czy tam 500, 600 czy coś, robimy ten odcinek pięknie z chodnikami ze wszystkim i zostaje nam w środku niezrobiony odcinek. I czy później, w następnym okresie, nie będzie taka sytuacja, że my składamy na tą niedokończoną inwestycję i wtedy nam odpowiadają, że no niestety. Dwa punkty odejmą wtedy, bo nie jest... Tam jest z tamtego końca niedokończonego droga gminna. Tutaj jest odcinek, droga gminna, dziękuję, bo od wojewódzkiej macie zrobione. Moja obawa jest tylko dlatego, że na przyszły okres. Czy żebyśmy się sami nie wprowadzili jakąś katastrofalną sytuację. Też
Szanowni Państwo, moja obawa jest tylko taka. Rozumiem teraz intencje jak najbardziej za. Proszę Państwa, patrzyłem w tej chwili, jednak startując rok temu z tymi drogami, tym okiem gospodarskim, a więc tym, żeby jak najbardziej ulżyć jak największej liczbie mieszkańców. I tak to przedstawiam od samego początku. Z tego punktu widzenia, co Pan w tej chwili powiedział, no, może być taka, tylko że dalej są już pole i tam można traktować tą drogę jako drogę dojazdową do pól. Nie wszystko musi być budowane w ramach tego samego przedsięwzięcia, prawda? Zobaczymy, pan, ciężko mi w tej chwili się będzie ustosunkować tak, żeby nie być później ewentualnie posądzanym, że ja wprowadziłem Pana w błąd. Ale tutaj z tego punktu widzenia, ma Pan rację. I tutaj można by się nad tym na przyszłość zastanowić, czy nie budować całe odcinki. Tylko wiecie Państwo, jeżeli zgłaszają mieszkańcy te swoje potrzeby, mieszkańcy zgłaszają, to oni mówią o konkretnym i oni są zadowoleni. Wielka szkoda, bo było to, przecież ja niczego takiego nie ukrywałem, że na przykład byli radni, był radny, jest na sesjach obrady, ja nie odbijam tego w stronę rady. Ale może wtedy, kiedy było, może wtedy był taki błąd, że nie podjęto. Chodziło nam ewentualnie o wydrukowanie, pamiętacie też takich dróg, bo byliśmy ograniczeni też kwotą, żeby tych dróg było jak najwięcej. To nie jest linia bez dna. To jest 3 miliony złotych, może mógł pozyskać dofinansowania najwięcej samorząd. Któraś z innych dróg by wypadła, być może. Niektóre drogi, te odchodzące od powiatowych, zostały w części zbyt dużo zaprojektowane, ale były częściami, może projekt był o tyle łatwiejszy, ale w tej też można by to zrobić. Trzeba by się do tego przymierzyć, panie radny, i rzeczywiście ewentualnie doprojektować to, gdyby to był ten skrót. Myślę, że wtedy, nie wiem, co będą mieszkańcy z góry mówić, czyli będą protestować na zwiększonym, ale to trzeba, w tej chwili też wszyscy, gdzie się nie przebudowuje, to zaczynają, bo się okazuje, że doszli do świadomości, że ruch będzie większy. No niestety, drogi musi się kłóć. A wszyscy chcą jeździć po dobrych drogach. No i wszyscy chcą mieszkać przy drogach też. No a jak dalej na Piaskowej się będą budować, to co? Będą po Łodzi jeździć? Że ci, co mają, nie chcą. No wiadomo, jak będą mieli, to już nie chcą, no nie? Tylko a ci następni mieszkańcy? Jest jedna rzecz, o czym mówi Pan Przewodnicząca, też ulica Piaskowa. A też ulica Piaskowa. No ja tak poza kolejnością, bo jako wójt mam takie prawo, że niektórzy nie chcą, żeby właśnie to łączyć i też do mnie dotarły te głosy, żeby już Piaskowej, kawałek jest zaprojektowany też tam na tej części. Ktoś tam się buduje dalej i też już narzeka, że do niego ta droga nie dojdzie. No ale to w ten sposób, to mówię, zróbmy najpierw, zabezpieczmy to, co jest najpotrzebniejsze, bo zawsze na początku jest zaraz kruszywo, bo nie ma jak dojechać. Jak to byśmy zrobili, to wtedy możemy sobie robić to dalej, próbować to robić dalej. Teraz jedno zdanie wyjaśnienia natury formalnej, bo tu powiedział, że zabiera głos poza kolejnością. Radny Czarnowski zapytał, czy to jest prawda, więc odpowiada. Czy to może? Wójt tak samo jak każdy inny powinien zabierać głos po jego udzieleniu, ale ma pierwszeństwo, tak jak radny ma pierwszeństwo przed innymi sądcami, innymi osobami. I tyle w sprawie formalnej. I tyle w sprawie formalnej. Radny Grzybysz chciał. Chciałabym na piśmie, które drogi w tym roku będą zrobione, bo może coś ludziom na tablicy chyba powiesi, bo ludzie się pytają naprawdę. Te cztery, co przeszły, co mówimy? Co do Kruszywa, to bardzo są niezadowoleni ludzie, bo jest Kruszywa nasypanych, ma 5 tych patelni, tam 6 czy 8 na jedną drogę, to jest niedopuszczalne po prostu. Tam jest niepełnosprawny. Pan będzie powiedzieć. I tam jest niepełnosprawny. Ja nie mam nigdy o której drodze pięć patelni z jakiego powodu. Także pani radna, pan powie, po zapoznaniu się z sytuacją. Radny Grzybysz, proszę. Dziękuję bardzo.
Już nie tak. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały? Jeżeli nie ma, to proszę przewodniczącego Przemka Krzyszkę o odczytanie stanowiska, o przedstawienie stanowiska Komisji Budżetowej. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Wierzbica na lata 2016-2026. Zgłoszona głosami za przy 1 głosie wstrzymującym. Dziękuję. Projekt uchwały nr 22, łamane przez 143, łamane przez 2016. Rady Gminy Wierzbica z dnia 7 lipca 2016 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wierzbica na lata 2016-2026. Na podstawie artykułu 230 ustawy o finansach publicznych oraz paragrafu 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 31 grudnia 2013 roku uchwala, co następuje. Paragraf 1. Uchwała nr 17 łamane przez 96 łamane przez 2016 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2026 zmienionej uchwałą nr 18 łamane przez 107 łamane przez 2016 Rady Gminy Wierzbica z dnia 14 marca 2016 roku zarządzenie nr 20 łamane przez 2016 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 31 marca 2016 roku oraz uchwałą nr 21 łamane przez 139 łamane przez 2016 Rady Gminy Wierzbica z 20 czerwca 2016 roku. Wprowadza się następujące zmiany. Pierwszy. Załącznik nr 1. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2016-2026 otrzymuje brzmienie w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. I dwa. Załącznik nr 2. Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 2 punkt 1. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy i punkt 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. To jest za przyjęcie uchwały przedstawionej wersji. Proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, osiem, dziewięć, dziesięć jest za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Przeciw, tak? Nie, nie, wstrzymuję się. I kto jest przeciw, nie ma drogo. Kto się wstrzymał? Dwie osoby się wstrzymały, raz na 12 głosujących. Stwierdzam, że uchwała przyjęta została większością głosów. Tym samym wyczerpaliśmy porządek dzisiejszych obrad. Zamykam obrady 22. sesji Rady Gminy Wierzbica.